Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Biomutant na 100% na PC. No i tak, jesteśmy sobie teraz tutaj, w tych kanałach. I zrobimy sobie może zadanie poboczne najpierw. Strange how the trees are still so full of life. This corner of the world is called Bricktown. Cele obszarowe. Otwórz mapę, by zobaczyć cele obszarowe. Super słup, gadżet z dawno świata 0 na 3. No trochę będziemy mieli tego świata do zwiedzenia. Na pewno tak, zajmiemy się tą misją poboczną, bo tam znaleźliśmy tą tablicę z ogłoszeniami. Jest ich 15. To wam jeszcze od razu pokażę. W dzienniku mamy tablicę z ogłoszeniami i cegłówek. Dobra, tu podnieśliśmy tą apteczkę. O, dobra. Najpierw ogarnimy sobie drogowskaz. Let's see. Mieć punkt szybkiej podróży. A nie, sorry, nie super słup, tylko super łup. Okej, okay, jest różnica. You found the track. Amazing it wasn't destroyed. So much of this place was just discarded. Lucky the track somehow made it. When Toxanol abandoned the place, it fell apart fast. Not too many like living in a ruin hole like this. The tracks moved on from Bricktown, and you should too. Okej, okay, zadanie poboczne ukończone. I to było tylko takie króciutkie. Pancerz 7. Control your destiny, or someone else will. Jeszcze rozejrzyjmy. Na pewno coś ciekawego się tutaj kryje. O! Dobra, tego się nie spodziewałem. Broni są dosyć silni. Ja się... Kurde. Są na szóstym poziomie. Ale dobra, i tak ich załatwimy. Załatwieni. Mogłem się spodziewać, że na cmentarzu nie będzie wesoło. Czy nie chcę tego miasta tak opuszczać od razu? O, dobra, awans. Wreszcie idźmy konsekwencje, konsekwentnie w tą inteligencję.
Ulepszmy sobie odporność może na antygorąco jeszcze. Antypromień. Dobra. Jedźmy tak po kolei, żeby te odporności w miarę sobie wyrabiać, takie wiecie, na wszystko. Sobie tutaj jeszcze pobiegajmy. Zobaczmy, co tu się kryje. All sorts of creepy things live down here. To już mi chcesz zapowiedzieć coś, tak? Coś tu będzie. Finding things both here and there. Okay, wkraczasz do lokacji. W ogóle weźmy na chwilę sobie wyposażenie. Łoka. Wiem, że to nam da więcej pancerza, ale to wygląda lepiej. Wiecie, i tak będziemy to robić potem na 100% i do każdej lokacji na pewno będę wracał. Uuu. Nice. Mamy nowe spodnie. Dlatego warto się tutaj rozejrzeć, żeby jak najwięcej tego łupu zdobyć. Zwłaszcza, że gramy na hardzie, więc tutaj wszystko jest na wagę złota tak naprawdę. No ale dobra, jeszcze później tutaj wrócimy najwyżej. Chodźmy się spotkać z tymi wojownikami. O, jeszcze tutaj coś mamy. Na ramiennik. O, widzicie? Już mamy jeden na ramiennik w takim razie. Wcześniej tutaj nic nie mieliśmy. No dobrze, dobrze. Więcej pancerza na pewno nam się przyda. Amazing to see so much happening today. O, dobra, może tu coś jeszcze będzie ciekawego. A, dobra, to tylko opatrunek. Dobra, to zbierajmy się. You found the whereabouts. The deepest, darkest forest in the land. Sometimes hard to see for all the trees. My to nigdy nie odmówimy walki. Exp jest ważne, exp i loot.
don't have the key energy for that. Da, na tą energię musimy uważać. Brakuje mi, wiecie, czegoś takiego jak Dark Souls, że mogliśmy tam się zablokować na... Znaczy zablokować cel. To by było przydatne tutaj. Załatwione. Możemy iść dalej. Aha. Jeszcze jeden. O, pięknie. Wyjaśnione. That's a Jagni tribe outpost. A co tu się dzieje? Nie, nie będzie żadnej egzekucji tutaj, nie na mojej zmianie. Ale trzeba uważać na tego, co strzela. Uwolniliśmy jeńców. I tak samo dostaliśmy teraz te punkty światła i punkty psioniczne. A ten punkt i tak nam stamtąd nie zniknie chyba. Chociaż nie, kurczę, nie ma tutaj znaku zapytania. Tak, to potem tam wrócimy jeszcze. Ja myślę, że nie jest to nic aż tak ważnego, co by było do pominięcia.
O, dobra. Firmujemy w takim razie. Says it's time to set the outpost free. Inflict as little damage as possible as you make your way through to the rival captain. Clarifies that rigging the odds in your favor in preparation of the takeover is one thing, but collateral damage is another. Here's the first line of defense. Bomb lover. Ale to dzieje, co mamy z tym zrobić? Back in the spot. A dobra, w tym sensie. Twirly wheel works that drain pipe. Spin the twirly wheel and open that drain. Just a few moves left. Make them count. Everything's clocking together. Nothing to lose. Keep going. That cage is holding a helper. Leciał. They never lost hope you'd come, but weren't sure if they'd last long enough to see it. Says the tribe's been hard on them. Wants revenge on those who caged them, but trust you'll take care of it. To jest, jak jeniec był w klatce, był wycieńczony, to niech wraca. My tutaj sobie na spokojnie poradzimy ze wszystkim. Pytanie, czy są tutaj jacyś jeszcze strażnicy? Teraz może
idźmy tak, jak nas prowadzi tutaj nasz Nick. Nice. Karabin. Bo my teraz nie mamy chyba jeszcze ataku tego żurawia, tak? Chociaż karabin też możemy przetestować. A sharpshooter. The scaffolding looks unstable. Okej, załapałem sugestię. Better stay clear of the red ray. Here's the second line of defense. Ale najpierw trzeba zdjąć snajpera. Chyba, że się nie da. Red means danger. I co? Wyposażmy sobie jednak. Wyekwipujmy sobie tutaj pistolet. Zwykło chyba z tym super wang fu. O, wow. Ale obrywamy. I przyszedł duży typek. O nie. No kurczę. A, dobra, okej. Dobrze, że mamy checkpointa. I przynajmniej wiemy już, jak to tutaj załatwić. Timber. Better big bump will bring it down. No, przez tego snajpera zginęliśmy. Switched off the light. Super. A barrel shoot. Smack it to get a barrel out of it. Then hit it toward the gate and blast it. That looks splody. Shoot it and watch it blow. Not too close, though. Kaboom! You're in. Almost there. Tylko najpierw jeszcze sobie zróbmy awans. Wypójdźmy w żywotność jeden punkt. Ja się zastanawiam, jak te umiejętności się skalują do poziomu. Czy się ich siła. A, przez przypadek. Ej,
The outpost belongs to your tribe now. O, szybko poszło. He says you made them weaker, but they won't give up. Your Sifu thanks you. Your tribe is growing stronger. Broń plemienna odblokowana i dostaliśmy bumerang, chyba. Każde plemię posiada swoją indywidualną broń. Jeśli pokonasz wrogie plemię, znajdziesz jego broń. Pomagając własnemu plemieniu, udało ci się uzyskać jego oręż. Jesteś teraz w sojuszu z plemieniem. Możesz jednak zrezygnować z tego przymierza i zjednoczyć siły z innym. Udaj się do fortu plemienia i pomóż jego Sifu, by zmienić sojusz. Says you did a great job capturing the outpost. You've earned the privilege of carrying the tribe's weapon. Figures the honor belongs to the tribe, too. Out of Date says he's doing his best to keep up, but from what he can tell, it seems you're making progress with the tribe conflict. He had a feeling you'd get along with the Myriad tribe, but it remains to be seen what the future holds for your alliance. You seem to share the same values as the Myriad tribe. You both have the same optimistic outlook on life. At least, for now. But Out of Date emphasizes that solving the tribe conflict won't matter unless you help make a stand against the World Eaters. That doesn't sound good. Out of Date's forebodings are justified. The Jumbo Puff needs to be taken care of. He says the time has come to confront the Jumbo Puff at the end of the West Route. Gizmo is working on making his Mecton strong enough to endure the oxygen-deprived dead zone all the way out to the World Eater. You should get over there and see what you can do to help. Okej. Okay. Już niedługo naszego pierwszego światożercy będziemy mogli załatwić. Dobra, czyli każda broń ma taki atak specjalny. Says it's... Zaraz on powiedział. The tree's going to bleed death from it. Dobra. To jest fajne. Don't trust your eyes so much. They play tricks in the dark. Teraz pytanie, którędy mam tam iść? Tędy, czy... Nie, tu jest ta twierdza, czyli pewnie musimy z niej wyjść najpierw. Dopiero wtedy będziemy sobie pójść tam.
Gizma. Tutti tu bolali toi. Peddler is eager for you to have a look at the Ma peuyate ma beu. See what they have. Tak nie mamy kasy, więc tutaj nie kupimy. I dostaliśmy jeszcze punkty psioniczne. To dobrze akurat. Let's see. Mercadorpa's outpost, a Jagni tribe stronghold. No, teraz już nie Jagni, teraz już nasz. That's a gnote. Easy prey for Looper Lupin. For everyone else, they're a perfect mount and easily tamed if they are kept fed. Dało ci się znaleźć pestkowca. Ślizgnij pod nim, by zebrać pestki. Użyjesz ich do ujarzmienia przebywających na wolności wierzchowców. Jedziesz na wierzchowcu, możesz się poruszać i strzelać. Wierzchowiec będzie na ciebie czekał w miejscu, w którym z niego zejdziesz. Zdobyte wierzchowce pojawiają się w kolejnych miejscach twojego menu transportu, poza górnym miejscem, które jest zarezerwowane dla wierzchowca wybranego w menu transportu. Jeśli chcesz przywołać ostatnio używanego wierzchowca do swojej aktualnej lokalizacji, wciśnij... Okej, okay, czyli... Tak jak pewnie, czyli pewnie działa tak jak płotka. Just hold on tight. That's a resource totem, a monument left behind by those that picked scrap, trying to keep the area clean. Okay. Mieliśmy trochę materiałów. It's the chug yard. Ciofnia. Okej. Uda się tutaj jakoś wejść? Naokoło musimy pójść. Okej, czyli pewnie... Oj, mamy kolejną tablicę. The board mainly has posts from those that used to work at the chug yard back in the days gone. They don't make much sense these days. Not much more to say about the board, but Gizmo is holed up in the underyard here working on that mecton of his. The Toxinol Corporation used to run chugger chuggers out of here. Big machines on rails with smokestacks that fouled the air. The rails used to be filled with chugs packed tight with two-leggeds, like guppos in a tin. You're on the right track. Keep your eyes open.
Dobra. Okej, no to to było na tyle. Jeżeli odcinek się wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Biomutant. Trzymajcie się, cześć!